Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj vlog, pierwszy vlog od bardzo długiego czasu. Ostatnio były to spotkania Ligi Mistrzów Szachtaru z Realem, czy wyjazdy na Stadion Narodowy w Warszawie, a dzisiaj Was zabieram w bardziej lokalne, moje tereny, czyli jedziemy na mecz Pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Tak, jak wiecie, oczywiście jestem z województwa zachodniopomorskiego i to było kwestią czasu, jak kiedyś tutaj pojawi się vlog z Pogoni Szczecin. Nie ukrywam, że dosyć tak długo na to czekałem, żeby właśnie nagrać film ze spotkania mojej ukochanej Dumy Pomorza. W każdym razie mamy już rok stadionu naszego nowego w Szczecinie, więc myślę, że to jest idealna okazja, żeby na pierwsze urodziny tego przepięknego obiektu wrzucić z tej okazji vlog tutaj u mnie na kanał. Ja oczywiście na spotkania Pogoni od dawna jeżdżę. W każdym razie, jeżeli chodzi o nagranie vlogu, no to nigdy nie nagrywałem ze zwykłej trybuny, ale dzisiaj przyszło mi oczywiście nagrać dla Was ten vlog nie ze zwykłej trybuny, a z trybuny prasowej. Z tego miejsca chciałem bardzo pozdrowić całą moją redakcję i wszystkich, że tak powiem, moich redakcyjnych kolegów z Pogoń Sport.net. Redakcję, której dołączyłem, dzięki temu też pojawiam się na każdym domowym meczu Pogoni Szczecin, a że ostatnio nawet troszkę uzbierało się więcej czasu na właśnie trybunie prasowej, to udało mi się nagrać parę ciekawych klipów, więc uznałem, dlaczego nie. Zrobimy w końcu z tego vlog na kanał. W każdym razie, ostatnio Pogoń troszkę, można powiedzieć, była w słabszej formie, potem to 5-1 z Krakowią, znowu troszkę jednak rozczarowująca przegrana z Legią Warszawa, ale my dzisiaj skupiamy się na meczu z Lechem. Niesamowite były oczekiwania, moje oczywiście, jak i myślę, że wszystkich kibiców, no i myślę, że Pogoń nie zawiodła tego przepięknego wieczoru w Szczecinie. Zapraszam Was na hymn, na najpiękniejszy hymn w Polsce. Musicie przyznać, hymny Pogoni to są po prostu ciary. Piękna była oprawa oczywiście meczowa, tak samo jednych z najlepszych kibiców według mnie na świecie, Pogoni Szczecin. No ale nie tylko oprawa meczowa była piękna, spotkanie też było piękne, bo teraz przed nami seria paru klipów, wszystkie można powiedzieć takie same, a zarazem inne. Czyli oczywiście ta radość stadionu po bramkach, bo do pierwszej połowy mieliśmy wynik 3-0. Niesamowite to było spotkanie, sporo było pisania na Twitterze różnych, jakichś bym powiedział, wrzucania grafik z golami, no bo piłkarze Pogoni po prostu nas rozpieszczali tego wieczoru. Na wyróżnienie dla naprawdę, słuchajcie, Frederik Ulfstadt, jak on grał, Ulfstadt w środku pola, gol, dwie asysty, no niesamowicie do tej Pogoni Szczecin się przyjął, środkowy pomocnik. W każdym razie do meczu, no to była deklasacja. To była deklasacja, niesamowicie dobrze się bawiłem na trybunach. Nie tylko pracując, tylko kręcąc dla Was ten film, ale po prostu oglądając piękną piłkę nożną. Dawno takiego meczu Pogoni tutaj w Szczecinie nie widziałem. Oczywiście wyłączamy spotkanie z Krakowem, które było na wyjeździe. Ale musicie przyznać, stadion, pełen stadion, bo oczywiście sold out był na ten mecz. No, naprawdę sprostał oczekiwaniom, dodatkowo jeszcze jeżeli chodzi o atmosferę, ale to zawsze oczywiście jest klasyka, zawsze sprosta oczekiwaniom. Piękna też oprawa meczowa z datą powstania klubu, rzecz jasna, tak samo wcześniej oprawa meczowa odnośnie, no doskonale wiemy, Koziołka Poznańskiego. W każdym razie, no potem 4-0, w drugiej połowie Grosicki jeszcze strzelił od razu na otwarcie drugiej połowy, no to była zabawa w Szczecinie, manita w Szczecinie, co ja mogę więcej, słuchajcie, powiedzieć. Działo się, potem były odpalone przepiękne race, także no piękny, słuchajcie, wieczór w Szczecinie, przepięknie to wszystko wyglądało i tylko po prostu oglądać i podziwiać, naprawdę to było po prostu piękne widowisko, 4-0. Musicie przyznać, że takie rzeczy się za często nie dzieją. No myślę, że ostatnie takie zwycięstwo z Lechem Poznań to było w 2014 roku, jak Pogoń chyba wygrało 5-1. No to teraz
z czystym kontem. Też oczywiście ważna sprawa, czyste konto. Kożokaru, fenomenalny bramkarz, przyszedł oczywiście na wypożyczenie i wszedł fenomenalnie w zespół. W końcu ma swoje pierwsze czyste konto. Tutaj słuchajcie, widzieliście, jak wygląda praca. Akurat tego wieczoru wrzucałem, bym powiedział, na media społecznościowe różne grafiki. No tutaj oczywiście pył, dym po poracach się już ulatnia w górę. Też musimy przyznać, że kibice Lecha Poznań zaraz dosyć ładnie, jeżeli chodzi o, bym powiedział, też oprawę, czy bardziej kibicowanie odpowiedzą, bo też swoje race odpalą, też oczywiście dawali radę. Nie ukrywam, że przyjechali też w bardzo licznym gronie i też ładnie tutaj Lecha zagrzewali do boju. No w każdym razie nie zdało się to na nic, bo i tak dostali piątkę, tak jak powiedziałem. Tutaj jeszcze przy wyniku 4-0, przed tym golem dobijającym Poznań Fornalczyka. Nie ukrywam, że żadnej bramki nie udało mi się nagrać, bo zazwyczaj to i tak podnosiłem telefon tylko przy bramkach, kiedy nagrywałem reakcję stadionu, ale myślę, że taki vlog na pewno też dla Was będzie ciekawą sprawą. Być może w przyszłości będę tego więcej nagrywał. Może kiedyś uda mi się nagrać lepiej z konferencji prasowej jeszcze coś ciekawego, bo tutaj nie ukrywam, że nawet na konferencję prasową po prostu nie poszedłem. W każdym razie może w przyszłości bardziej bym powiedział taki dopieszczony ten vlog nagramy. Może uda mi się więcej jakichś boiskowych, dobrych akcji nagrać po prostu. Ale tak jak powiedziałem, byłem zajęty. W każdym razie i tak myślę, że wyszło nie najgorzej. Musicie przyznać, pod tymi światłami wieczorem w Szczecinie to po prostu jest atmosferka niesamowita. Widzicie, jak to wygląda. I mamy reakcję na gola na 5-0. Fornalczyk pięknie to wykończył. No i Manita, słuchajcie, w Szczecinie, tak jak powiedziałem, stadion niesamowity, dawał vibe, naprawdę. Świetne, słuchajcie, spotkanie. Piszcie w komentarzach, czy wy też kiedykolwiek byliście na jakimś takim meczu Ekstraklasy, czy wy też chodzicie często na jakieś zespoły w Ekstraklasie, czy może nie chodzicie, czy macie w ogóle zespół w Ekstraklasie, czy w innych ligach niższych w waszych miastach. Czy chodzicie, czy nie chodzicie? Jestem ciekawy, jak tam to u Was wygląda. No bo tak jak powiedziałem, nie często tutaj na kanale o tym wspominam, ale ja na Pogoni dosyć często bywam. A tak jak powiedziałem, nie często jakiekolwiek materiały z tego się pojawiały. Nigdy się nie pojawiały. Być może tylko kiedyś na społeczności. No i no, słuchajcie, no 5-0 z Lechem. Potem oczywiście piłkarze standardowo pięknie podziękowali przed młynem za spotkanie, za doping niesamowity. No i tutaj musimy przyznać, że jeszcze raz chciałem podkreślić, że Fredrik Ulfstadt to chyba był najlepszy piłkarz tego wieczoru. Mi się najbardziej osobiście podobał i w ogóle cały zespół mi się podobał. Każdy zagrał dobrze z pierwszej jedenastki, zmiany też wiadomo. No i potem już się stadion powolutku wyludniał. Wyludniał się jak najbardziej. Potem standardowo jeszcze różne, że tak powiem, cieszenie się i te różne wszystkie podziękowania przed główną trybuną. W każdym razie na konferencję prasową, tak jak powiedziałem, nie poszedłem, ale tutaj mamy piękne zdjęcie. Myślę, że takie moje ulubione z tego spotkania. Słuchajcie, ja za dzisiaj dziękuję. Spontaniczny vlog, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!